Radni miejscy złożyli wniosek o odwołanie ze stanowiska wiceprzewodniczącego Rady Miasta Józefa Wodzińskiego. Pod wnioskiem podpisało się 6 radnych, w tym 5 z PiS: Elżbieta Naturalna, Piotr Wysocki, Jarosław Bruzda, Dariusz Wyszyński, Michał Wyczachowski oraz radny niezależny Karol Kowalski. W uzasadnieniu radni wskazują na względy polityczne. Józef Wodziński jest radnym z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, nie respektuje jednak ustaleń zarządu okręgowego partii, co zdaniem radnych podpisanych pod wnioskiem bezpośrednio przekłada się na jakość pracy Rady Miasta.